Gloria Victis, powstanie styczniowe na ziemi łomżyńskiej, to projekt, który realizowała Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży. W Hali Kultury odbyło się podsumowanie kilkumiesięcznych działań. Bardzo nam zależało i właściwie to było clue tego projektu, aby na tle szerszym, czyli historii powstania styczniowego, genezy wybuchu powstania styczniowego, przybliżyć kontekst regionalny. Okazało się, że to jest niezwykle ważne, bo z informacji zwrotnych dowiedzieliśmy się, że wiele osób nie wiedziało tak naprawdę, jak przebiegało tutaj powstanie styczniowe na ziemi łomżyńskiej. Te symbole, pomniki, które tutaj mamy na terenie miasta i ziemi łomżyńskiej. Także projekt wydaje mi się, że był ciekawym takim doświadczeniem edukacyjnym, ale ważnym również, jeżeli chodzi o takie międzypokoleniowe aspekty, ponieważ jest młodzież, ale również są osoby dojrzałe, czyli seniorzy. Zaczęliśmy w czerwcu spacerem historycznym na tak zwaną Mokrą Łączkę, miejsce straceń. Byliśmy tam z młodzieżą z zespołu szkół akademickich oraz z seniorami z klubu Senior Plus. Młodzież złożyła kwiaty, zapaliła znicze. Wysłuchaliśmy też prelekcji o tym, w jaki sposób doszło do wybuchu powstania, a prelekcję wygłosił historyk z Łomżyńskiego Muzeum, pan Adam Sokołowski. Następnie po przerwie wakacyjnej zaprosiliśmy do nas panią profesor Annę Kierzuń z Uniwersytetu w Białymstoku. Pani profesor wykłada literaturę na uniwersytecie i mówiła nam tutaj właśnie w Hali Kultury o motywie powstania, o legendzie powstania w literaturze i sztuce. W październiku kolejne spotkanie z historykiem, tym razem pan Tomasz Szymański z Muzeum Przyrody Dwór Lutosławskich w Drozdowie, mówił nam o tym, co było po upadku powstania, o konsekwencjach, jakie musiała ponieść ludność cywilna, no niestety po tym zrywie narodowo-wyzwoleńczym. I dzisiaj taka wisienka na torcie, chcielibyśmy spiąć taką klamrą ten nasz projekt, stąd też nasze spotkanie. I myślę, że będzie bardzo ciekawy, wzruszający moment, kiedy razem wysłuchamy pieśni, poezji patriotycznych. No i będziemy mogli wspólnie być, świętować w sumie nie tak odległe święto niepodległości, bo niebawem 11 listopada. Bądźmy razem! Jak podkreślali uczestnicy projektu, dzięki niemu mieli okazję nie tylko na międzypokoleniową integrację, ale także poznanie historii w jej lokalnym wymiarze. Jest to historia troszeczkę zapomniana, jak gdyby. Gdzieś jest ona pomijana, a jednak powstanie styczniowe było bardzo, bardzo ważnym tym, jak gdyby, narodowym poruszeniem, narodową walką też, tak? A ziemia łomżyńska z tej tak zwanej zielonej łączki wiemy, jaka jest, tak? Czyli ziemia łomżyńska, kurpie jednak były bardzo dużo zaangażowane walki o niepodległość po prostu, tak? Dużo ludzi tutaj zginęło. No i tym takim flagowym tym miejscem jest miejsce kaźni na tej zielonej łące, gdzie tam pisze 20 nazwisk, tak? Jest podanych na starej tablicy, na nowej. Natomiast podejrzewam, że było tam dużo, dużo więcej. Szkoda, że to miejsce jest tak słabo oznaczone, tak? Że przyjezdni miejscowi też nie wszyscy znają, natomiast przyjezdni, no, przejadą obok. Ta tablica jest po prostu za mała, więcej informacji powinno być, jak tam dojechać, jak zajechać. No i te uroczystości patriotyczne według mnie to nie tylko styczeń, tak, czyli kolejna rocznica, ale też ten przemarsz 3 maja czy 11 listopada, czyli nie tylko ulica Sienkiewicza, ale też ulica Strzosa Zambrowska. No jest w tym momencie w takim ważnym miejscu i uważam, że nie powinna być pomijana. Chodzi tutaj też o młodzież, tak? Żeby ten. Jest tam bardzo fajnie, jest tam ładnie urządzone to wszystko, ale jest to tak gdzieś tam schowane, tak? Czyli więcej dostępności i też więcej młodzieży. Bo jeżeli chodzi o ten program, no to sami Państwo widzicie, tylko ten zespół szkół akademickich, no i Dom Seniora, który od początku uczestniczył oczywiście w tym pięknym projekcie organizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Łomży. My uczymy poprzez mundur, tak? Czyli flagę orła na berecie, czyli symboli narodowych uczymy już, jak to się mówi, od pierwszej klasy. Oni już są jakoś ukierunkowani wcześniej, bo to nie jest tak, że każdy sobie ten mundur założy, a trzeba wiedzieć, są to uczniowie, ale też podają się w dyscyplinie wojskowej.
czyli chociażby od tej musztry, poprzez strzelania, poprzez różne treningi, obozy obronne, tak? Także, że ta młodzież raczej jest przychylna w tym, bo po prostu tą flagę i tego orła nosi na co dzień, a przynajmniej musi nosić 3 razy w tygodniu w dni mundurowe w zespole szkół akademickich w Łomży. Oni muszą wiedzieć, co tutaj. Ja już pomijam wielki świat, no ale tą lokalną ojczyznę to powinni wiedzieć, tak? Co się tu działo, gdzie co było. Ja naprawdę, ja też pochodzę z Zielonej Góry. Wiedziałem, że tam takie coś jest, a tak naprawdę byłem tam pierwszy raz, mieszkając no, prawie 30 lat w Łomży. A zawsze chodzę z młodzieżą, to zawsze jest Sienkiewicza, katedra, ewentualnie cmentarz, ten tak zwany stary parafialny, tak? I tyle. A teraz już wiem, że coś jest więcej, tak? I też coś więcej wiem o tym, tak? Czyli to nie była tylko historia dla młodych, ale też historia też dla seniorów. Myślę, że wszyscy, którzy uczestniczyli, są bardzo wdzięczni Bibliotece Miejskiej w Łomży za właśnie takie projekty, które jednoczą pokolenia, które pokazują historię Łomży, historię ziemi łomżyńskiej, angażują młodych i angażują osoby dorosłe we wspólne przedsięwzięcia. Bardzo cenne inicjatywy, zwłaszcza, że nie wszyscy, tak jak tutaj już nawet była mowa, znają tą naszą historię lokalną. Nie muszą jej znać, bo też dużo osób przyjeżdża tu, a to jest właśnie okazja do zapoznania się z tym, co jest dla nas ważne, co przychodzi z pokolenia na pokolenie. To dziedzictwo historyczne, dziedzictwo narodowe jest bardzo ważne dla podtrzymania tożsamości, dla dalszych działań, dla historii, bardzo ważne. Powstanie styczniowe, które wybuchło 22 stycznia 1863 roku, spotkało się z silnym oddźwiękiem na ziemi łomżyńskiej. Ziemia łomżyńska w planach powstańców zajmowała ważne miejsce ze względu na sąsiedztwo Prus Wschodnich oraz przylegające rozległe lasy kurpiowskie, przewidziane jako teren koncentracji części oddziałów powstańczych, mających za zadanie przerwanie komunikacji, szczególnie kolejowej, na trasie Warszawa-Petersburg. W tym celu gromadzono broń, pieniądze oraz powołano cywilne władze powstańcze. Silny garnizon rosyjski stacjonujący w Łomży uniemożliwiał prowadzenie jakichkolwiek działań zbrojnych w mieście. Stąd większość oddziałów powstańczych zmuszona była do działań partyzanckich w terenie. Wyróżniały się w szczególności te dowodzone przez pułkownika Konstantego Ramotowskiego, pseudonim Wawer, oraz Władysława Cichorskiego, pseudonim Zameczek. Powstanie styczniowe zakończyło się klęską. Szczególnie krwawe represje spotkały powstańców na ziemi łomżyńskiej pod koniec 1863 roku, kiedy to władzę w mieście objął carski generał Mikołaj Ganecki, który doprowadził do aresztowania ponad 1000 osób. Część z nich zesłano na Syberię, część uwięziono lub objęto nadzorem policyjnym, a uznanych za winnych skazano na karę śmierci. Krwawe egzekucje powstańców odbywały się na podmokłej łączce przy szosie do Zambrowa. Jest to miejsce, które wtedy, w czasie powstania styczniowego, znajdowało się w sumie za miastem, poza jeszcze jakby granicami miasta. Natomiast zaborca rosyjski wybrał je właśnie jako miejsce, gdzie wieszano i rozstrzeliwano uczestników powstania jeszcze w trakcie powstania, trwania powstania styczniowego. Na jesieni roku 1860, gdy powstanie już trwało, a rozpoczęły się jednocześnie mocne działania Rosjan, mocne represje właśnie, żeby je stłumić, no to w ramach właśnie tych działań rosyjskich, tych represji, to miejsce wybrano, żeby już w trakcie powstania, jeszcze w trakcie powstania, rozstrzeliwać, wieszać powstańców. I rzeczywiście tak się działo. I później, jak już powstanie się zakończyło, to to miejsce stało się już od razu po powstaniu miejscem pamięci. I łomżyniacy stawiali tam krzyże upamiętniające ofiary właśnie tych powstańców, którzy tam zostali rozstrzelani czy powieszeni. Natomiast zaborca rosyjski te krzyże usuwał. No i w roku 1916, gdy Rosjan już w Łomży nie było, trwała I wojna światowa i Łomża znajdowała się wtedy pod okupacją niemiecką, no to właśnie podczas tej okupacji niemieckiej ten okupant niemiecki
pozwolił na upamiętnienie bardziej trwałe tego miejsca i wtedy właśnie postawiono tam pomnik, który znajduje się do dzisiaj. Kilkanaście osób jest znanych z nazwiska, które tam konkretnie zostały stracone, natomiast osób w ogóle represjonowanych, które w jakiś taki czy inny sposób jakoś były właśnie represjonowane przez Rosjan, to jest co najmniej kilkaset znanych, bo też trzeba pamiętać, że w sumie tych, którzy zostali rozstrzeleni czy powieszeni, to było mniej, natomiast o wiele więcej zostało osób zesłanych po prostu na Syberię, na wschód. Bardzo ważne w tym projekcie jest właśnie ten wymiar lokalny, dlatego że wszyscy się uczymy w tej edukacji ogólnopaństwowej, szkolnej o powstaniu styczniowym, czy o innych zrywach, czy w ogóle o innych wydarzeniach z historii Polski, czy po prostu w ogóle o historii Polski. Natomiast właśnie takie projekty pokazują ten wymiar lokalny, czyli można powiedzieć, że bardziej zakorzeniają te wielkie wydarzenia ogólnonarodowe w takiej lokalnej, miejscowej świadomości i w ten sposób myślę, że spełniają taką rolę uświadamiania tutaj współczesnych Polaków, tutaj żyjących Łomżyniaków w tym, że to, co się działo tu, też ma związek z tym, co się działo w tym wymiarze takim ogólnonarodowym czy ogólnopaństwowym, że w sumie to jest jedna rzeczywistość. Uroczyste podsumowanie projektu Gloria Victis – Powstanie styczniowe na ziemi łomżyńskiej zakończył koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Magdy Sinow oraz recytacja wierszy patriotycznych w interpretacji aktora Dariusza Szady Bożyszkowskiego i serdeczne podziękowania płynące do partnerów projektu. Wróć, ucałuj, jak za dawnych lat, dam ci za to róże, najpiękniejszy kwiat. Wróć, ucałuj, jak za dawnych lat, dam ci za to róże, najpiękniejszy kwiat. Drogi przestąpił, kwiat na ziemi zwiódł.